A potem to samo jest, inne zbrodnie tam caratu były tak pomijane, bo to nie wypadało wielkiego brata rosyjskiego, czymś tamtym. A druga rzecz, duchowieństwo. Tu jest 12 stron o tym, o prześladowaniu unitów, morderstwach, nachajkami, zabijanie na śmierć kobiet upartych przy wierze, niechcących przejść na prawosławie, ostrzelaniu, zabijaniu w Bratulinie i w innych unitów. 200 tysięcy unitów przez kilkadziesiąt lat pozbawionych ludzkich praw, prześladowanych. Ile było w tych książkach, syntezach, to polskiego, Tazbira, ulubieńca wyborczej profesora Tazbira, po jednym, dwóch zdaniach. Ojcze, i to dalej się niewiele zmieniło po 89. A na przykład, no nie chcę, to było nawet w wielkiej książce o dziejach Kościoła, wydanej przez naszą opcję. Ja patrzę, o rosyjskim zaborze jest dobrze, o Galicji jest dobrze, ale na przykład, że w książce takiej dziejach Kościoła nie było nazwiska Leona Przyłuskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, który wspaniale reprezentował Polaków, petycje do króla pruskiego, chcieli go usunąć, bardzo wiele działań. No to są straszne rzeczy. Dlatego, mówię, ten trzeci tom będzie nadrabiał jeszcze te białe plamy tam, a czwarty tom to już będzie od 1905 do 1939. Panie Ale profes... chciałbym zaprosić, przepraszam, teraz na spotkania, żeby było widać, że tu jest prawica pracy. 6 listopada, bo 5 i 6 mam zajęcia najpierw w Toruniu na uczelni. 6 listopada, godzina 11 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ulica Piłsudskiego 22. Organizuje PiS. 6 listopada, godzina 17, to jest sobota, w Grudziądzu, w auli Bursy Szkolnej Caritas imienia kardynała Wyszyńskiego, ulica Chełmińska 97. Pierwszy raz będę w Grudziądzu. 7 listopada Wołomin po mszy świętej o godzinie 18 kościół parafialny świętego Józefa. 8 listopada godzina 16 Kozienice Dom Kultury ulica 1 Maja 8. 9 listopada Kraśnik o godzinie 17 jadłodania przy gimnazjum Szarych Szeregów. To organizuje mi ktoś z Polonii Australijskiej, był działacz solidarnościowy. Tam było 300 osób już w Kraśniku. Po tym małym Kraśniku wspaniale auditorium. 10 listopada, godzina 17, Łódź, pasaż Schillera. 11 listopada, 16.30, Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku. 12 listopada, Wałbrzych, godzina 17.30, parafia Niepokalanego Poczęcia na Piaskowej Górze. 13 listopada, Świdnica, sobota, u mego ulubionego księdza biskupa Deca. Kościół świętego Józefa o godzinie 8 rano. Twierdził ksiądz biskup, że będą. Apeluję. 15 listopada, bo 14 jeszcze mamy plany, to się rozstrzyga, ale też będzie. To niedziela. 15 listopada podpisywanie książek od 15 do 18 w naszym dzienniku. Ulica Starowiśna 49, Kraków. 16 listopada, godzina 18, Andrzejowo, powiat Ostrów Mazowiecki w budynku remizy strażackiej, ulica Rynek. 17 listopada, Płock, godzina 18, kościół świętego Stanisława Kostki. 18 listopada, Bydgoszcz, godzina 18, ojców jezuitów w oratorium Jana Pawła II, plac Kościelskich. 19 listopada, Łódź, jeszcze miejsce się szykuje, wielkie miejsce, jakaś szeroka. 24 listopada, podpisywanie książek Poznań w księgarni Sursum Kolda, Uryca, Rynek Łazarski 1. I właśnie chciałbym wyzwać na pojedynek intelektualny moich kolegów z prawicy. Kto będzie miał więcej spotkań w listopadzie, więc by wesprzeć prawicę w wyborach samorządowych. Ogłaszam tu publiczne wezwanie. Bardzo dziękuję. Więc tych spotkań, panie profesorze, osobistych jest wiele. Teraz damy sposobność do telefonicznego kontaktu z panem profesorem. Zapraszamy państwa. Numer 657-0011, numer dla słuchaczy telewizów z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej oraz 657-0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy, kierunkowy do Torunia 56. Wracamy do państwa po krótkiej przerwie muzycznej.
Niepokój jakiś czasem nęka mnie i głos sumienia cicho w sercu brzmi. Czy nie rozmijam z sobą się? Czy taką drogą miałem iść? Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? Choć wiele mam, to tyle jeszcze chcę. Na wszystko czasu wciąż brakuje mi. Za krótkie życie zdaje się, albo inaczej trzeba żyć. Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? Wiem, że dług życia wobec ciebie mam, więc daję wszystko, co ci mogę dać. Naprawdę jednak nie wiem sam, czy więcej dawać chcę, czy brać. Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sen? Dobra posada, żona, własny dom. Można by rzec, że w życiu wyszło mi, lecz w sercu wciąż twe słowa brzmią. Czy po to tylko życie dałem ci? Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? I mamy telefon, proszę bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Zdzisław z Białegostoku. Halo? Słuchamy, panie Zdzisławie, słuchamy. Więc ja mam propozycję, żeby poruszyć polski chrześcijański elektorat. I przypomnieć mu następujące hasło. Stosunek do życia zasadniczym kryterium wyborczym. To hasło było ogłoszone 3 tygodnie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Ale ono zostało przez polski elektorat ponoć ochrzczony w ponad 90% zupełnie zignorowane. To hasło powstało oczywiście na podstawie wypowiedzi
Jana Pawła II, który dał po prostu kryterium, mówiąc najpierw, że trzeba wybierać ludzi sumienia, podał również kryterium, jakie ci ludzie sumienia powinni spełniać. I mówił tak, stosunek do życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności. Nasz dziennik, streszczając to wypowiedź, właśnie ogłosił to hasło wtedy, 3 tygodnie przed tymi wyborami, stosunek do życia zasadniczym kryterium wyborczym. I mało tego, podał przy tym haśle wyniki wyborów sejmowego głosowania, które miało na celu wzmocnienie ochrony życia w naszej konstytucji. Tam było wszystko jak na talerzu. Kto jest kim? Kto spełnia to kryterium papieskie, a kto nie? I polski elektorat jako całość wybrał właśnie tych, którzy głosowali najgorzej, którzy wystąpili wszyscy przeciwko życiu. Ja tu mam to przed tą 20 stronę tamtego naszego dziennika, na przykład jak głosowali liderzy klubów poselskich. I tutaj Platforma Obywatelska, Chlebowski przeciw, Rokita przeciw, Schetyna przeciw, Komorowski przeciw, Tusk przeciw. Panie Zdzisławie, można by pewnie te listy wyczytywać. Wiem też, że listy są dostępne odnośnie wszystkich głosowań na stronie Sejmu, oczywiście, prawda? I można każde głosowanie rzeczywiście sprawdzić i warto sprawdzić, jak kto w różnych sprawach głosował, zwłaszcza w tych sprawach fundamentalnych. Panie profesorze, czy coś do telefonu pana Zdzisława? Jedna rzecz. Po pierwsze, to tego nawiązując też, co ojciec komentuje, ja przede wszystkich zachęcam do internetu, bo w internecie, zwłaszcza przy obecnych kłamstwach większości mediów, znaleźć można dużo więcej informacji. To jest w końcu demokratyczna rzecz, na przykład o katastrofie smoleńskiej jest 30 razy więcej niż w mediach. O tych sprawach też. Tam łatwo można sprawdzać wszystko. No szukałem Wrocław, zadłużenie Wrocławia. Od razu mam X, okazało się, że największe zadłużenie w Polsce, a tam się wychwala prezydenta Dudkiewicza, jaki dobry gospodarz, tylko kosztem ogromnego zadłużenia. Teraz, ja oczywiście jestem za tym, żeby wyjaśniać i pokazywać te, jak to, kto jest przeciw, no nie życia, jaką rolę odgrywali i tak dalej, ale to nie może być jednym kryterium. Ja chciałbym, żeby tych kryteriów było więcej. Ja chciałbym, żeby jednym z tych kryteriów było, kto sprzedawał polski przemysł za bezcen i sprzedaje po dziś dzień, kto sprzedał polskie banki, kto działa przeciw suwerenności Polski. Zresztą widzimy od SLD po Platformę, więc mówię, nie jedne kryterium, choć bardzo ważne, tak jak mówił nasz słuchacz z Białegostoku, ale jest to najmniej kilka kryteriów, które powinny być ważne. No bo co, Janusza Lewandowskiego uznamy, on teraz nie głosował, bo nawet jest w Europarlamencie, ale ile szkód przyniósł przez to, co robił jako minister przekształceń własnościowych. A Waldemar Kuczyński, który tak się rzuca na PiS, był minister przekształceń własnościowych u Mazowieckiego. Przecież nie można już czytać jego bluzgania na Kaczyńskiego i tak dalej. Był pierwszym ministrem przekształceń własnościowych, też bardzo niechlubnym i tak dalej.